relacje zakończyły się pół roku później wspaniale. Myśli pan, że coś się może dwa razy zdarzyć? No, na pewno w to wierzymy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że czeka nas ciężka runda. Z drugiej strony taka szansa, jaka teraz się nadarzyła, może się już długo, długo nie powtórzyć, także będziemy chcieli ją w 100% wykorzystać. I tego życzymy, panie Tomaszu. Witam się tym kibicom. Tomek obiecał, że będzie udzielał wywiadu po polsku. To kiedy ten wywiad po polsku? Jeden miesiąc. Za miesiąc. Zatrzymamy kciuki. Tomasz Mikienić, dobrze. Trzymaj sobie kamerki. Ten Mateusza poproszę tutaj do mnie. To już był oferty z kilku powodów. Dlaczego pole? Czemu tak trudno pytają? Bo koledzy odpowiadają, czemu taka fryzura, ale nie wiem, czy moja, czy twoja. Wzorowałem się na pszczółce. Dlaczego mi to pole? Ponieważ wiedziałem, że tutaj będę miał szansę rozwoju, dokładnie przy parku. I mam nadzieję, że dostanę tutaj szansę gry i spełnię oczekiwania trenerów. A Mateusz ma jeszcze jedno zadanie od działaczy klubu. Proszę, Mateusz, ma znaleźć dziewczynę i ożenić się, zostać w Opolu, więc jeśli są kandydatki, to Mateusz po prezentacji czeka. Szebrej, Mateusz, witamy serdecznie. To cała, proszę Państwa, drużyna opolskiej. Cała, więc